Już od najmłodszych lat Kazimierz Sprawiedliwy radził sobie w życiu. A więc, żacy, jutro będziemy mieli kolokwium. No to do widzenia. Do widzenia! Pani magister, ja bardzo przepraszam, mam taką sprawę skromną, bo to też chłopaki poszli. A jakby to powiedzieć, jutro klasowa jest, nie? Pieniądzorów trochę pani też za wiele nie ma, nie? No. Purpurkę się nosi, a pod spodem nędza. Ja tam wiele nie powiem, ale... Widzi pani moje buty? Co, za darmo noszę? Słyszałem, z matmy jutro ciężko klasowa jest. Ja matmę dobrze znam, ale odpowiedzi nie. Ja bym wolał się z panią, jakby to powiedzieć skromnie, też tam w miechu trochę noszę pieniędzorów, też ciężko zarobionych. Buty se kupiłem i spodnie. Mam galantnie, ale wiedza ciężka jest. Ciężka wiedza. Chłopaki poszli, też by radochę mieli, jakby wiedzieli, jakie odpowiedzi są. Weź pani ten mieszek, żeby nędzy nie robić tutaj w tej szkole, a i może jakieś odpowiedzi by się znalazły, co? Bardzo się cieszę, że jesteś takim pojętnym uczniem. Pojętnym jestem. No cóż, matce nie powiem, ojcu też nie, ale szkołę skończę wesoło. Dzięki ci, dobra nauczycielko. No i co, niełki? Szkoły by się zachciało wam skończyć? A tutaj w mózgu siano z koniami przelatuje. Ty, Kazek, bądź kolegą. Zolek, słuchaj, pieniądzory jakieś masz w ogóle? No mam trochę, a poratujesz, kumple? Jakbyś miał jakieś pieniądzory, to może bym ci odpowiedzi dał. Hodowałem na lody. Na cztery diesle chodzą, pokaż. No mam, wszystko. Mało, dawaj jeszcze jednego. No nie mam, no. Z matmy nie ma tak lekko. No skończy, to nie urodzę, nie? A dyrektorem chcesz być później elektrowni? A dawaj, nie kombinuj. No. Dobra, będziesz dyrektorem, ale zastępcowym. Siadaj, trzymaj, siadaj i nie gadaj. Pomożesz? A co ty jesteś, ONZ, czy co? Nie jestem ONZ, ale matce pomagałem kozy dojść. Nie miałem kiedy nauki pobierać. Pieniądze masz jakieś w ogóle? Masz, to 2 talary. Mieszka bladego. 3 talary, 3 talary dawaj. Masz 3 talary. No dobra, niech będzie. Gdy podrósł, potrafił mądrze kierować polityką celną. Czasem wzbogacał się kosztem innych. Stop! Stop! Myto! Myto! Jakie myto? Wy to myto! Myto! Pokazać mi to myto! A wy kto? Pokaż, ty, nie robię. Oto moje myto tu jest. No wiecie co, i do mojego królestwa. Do mojego królestwa. Och ty, kupce jeden, ty. Ja już nie mogę z wami. Ja już z wami handluję 30 lat i szmaty tylko jakieś sobie second handy zakładacie u mnie, czy co, do jasnej gwintowni? A co to jest? Jak to jest worek? A poszedł mi tu pieniądzory, jeszcze ręce wyciąga. Poszedł tam do dzielnicy mojej, a poszedł mi już. Ciach, ciach. Szybciutko. No, co to jest? A już tam, no! Bo inni idą. Ja mam gdzieś taką sprawiedliwość. Polski nie lubi? Polski? Bo wezmę pały i pogonię tam. Kto ja jestem? Po latach Kazimierz przestał kraść i z nudów wszedł na uczciwą drogę. Co z tym Kazikiem będzie? Powiedz mi, moja droga. Nie wiem, nie mam pojęcia. Też tak zastanawiony wielce jestem. Widziałaś? Spojrzyj. Halo. Idziemy. Kazik, co to za... Synu. Pojezdo. To jest maszyna trójkołowa, nawet powiem więcej, 4-kołowa, wielojazdowa. A ma 8 koni na mech? Mustang jest wielki z niego. Ho, synuś. Dzień dobry, obywatelu. Dzień dobry, dzień dobry. Takie to bogate się zrobiło za 4 miliardy bryki? A papiery tego wozu proszę pokazać.
To jest koń wielojazdowy, no ale cóż. Proszę maskę unieść już. Ale panie Władzku. Siedź pan cicho, bo zaraz przemknę. Tu mam taki bitajster wielotrzymanowy. Maszyna moja dobra. Gaźnikos, konios, kubanos, partizanos. Panie, trafiony wóz. Synku. Trafny wozik. Co ten pan mówi, synku? Nie, to jest bardzo dobry wóz. Z refenu, tak? Trefny, niech pan zobaczy. Nie, panie. Nie. Ja na to zarobiłem ciężkimi milionami na to. Pan na tym nie pracował, panie, tylko chłopaki ładne. Nie, to jest mój samochód. Ho, 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 taki samochód. 8 turów mech z mechu. Cwaniaczki jedne. Kradną bryki, a potem siedzą sobie w fantomasie w Sopocie i kokainę wąchają. No przykro mi, obywatelu. Bryka jest trafiona. Ja by zabieram ten wózek, kieruję. Ale nie, panie, panie władza, no. To nie. Taką maszynę, no. Chodź, chodź, chodź. Tak to na koniec Kazimierz Sprawiedliwy z niesprawiedliwością się spotkał.